Z uwagi na niewątpliwie istniejące wykluczenie cyfrowe wielu Polaków, Główny Urząd Statystyczny powołał i przeszkolił rachmistrzów spisowych. Ale wiele osób ma wątpliwości, czy osoba przedstawiająca się jako rachmistrz spisowy faktycznie nim jest. Musimy podać nasze dane, adres, PESEL i wiele informacji, między innymi o nieruchomościach. Skąd mamy wiedzieć, że trafią one do właściwych uszu? Pytają nas widzowie. Osoby, które nie chcą lub nie mogą dokonać samospisu, a mają dostęp do internetu i umieją posługiwać się komputerem, tabletem czy choćby smartfonem, mogą sprawdzić, czy osoba wypytująca o ich dane rzeczywiście reprezentuje Główny Urząd Statystyczny. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i tam po kliknięciu w pasek z napisem Sprawdź tożsamość rachmistrza, zostaniemy przekierowani na prosty formularz, do którego należy wpisać imię, nazwisko i numer identyfikatora rachmistrza. System sprawdzi, czy podający się za niego faktycznie nim jest. Jeśli nie, wyświetli się taki komunikat. Drugim sposobem jest samospis przez telefon. Aby dopełnić tego obowiązku, wystarczy samodzielnie zadzwonić na numer 22 279 99 99. To infolinia spisowa. Telefon odebrany zostanie niewątpliwie przez osobę uprawnioną do dokonania wywiadu telefonicznego. Ale jest jeszcze jedna alternatywa. Mieszkańcy SWUG, którzy chcieliby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym, a nie mają na przykład w swoim domu komputera, mogą to zrobić na terenie miasta. Przygotowaliśmy naszym mieszkańcom trzy takie punkty. Pierwszy z nich znajduje się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i ten punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu. Można przyjść tutaj właśnie do urzędu i dokonać samospisu właśnie poprzez urządzenie, które udostępniamy. I dwa kolejne punkty znajdują się w filiach biblioteki naszej miejskiej publicznej. Jest to filia przy ulicy Klonowej 41 i kolejna filia przy ulicy Północnej 26. W tych lokalizacjach pracują również osoby, które pomogą w razie potrzeby uporać się z formularzem spisowym. Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy.